Kurwa, mordo, to nie powinno być, wiesz, przecinka w tej umowie. Umowa zjebana? No mordo, za $700 ci ojebałem to. Chłopie, jakby chyba najebani tą umowę pisali. Na jabłka jedziemy, na jabłka jedziemy. No dobra, dawaj. Ja jestem w mieście. No to więcej nie idzie już te kawacze. Ej, poczekaj chwilę. Po co on mówi, żebym poczekał? Oła, moja głowa! Ty kurwo! Uważaj! Przejechałeś liska, gnoju. Kurwa debil jebany. Po chuj on tak robi, nie gram z nim zaraz, szmata jebana. Mordo! Teraz to napraw, zaraz będziesz miał mordę, jak ci wyjebie kopa. Sam się wjebałeś. Teraz wysiadaj to na prawej. Ogólnie do nikogo nie dzwoniłam. Kurwa, co ty robisz? Kurwa! Co tam jeży? Ała, kurwa! Ja zadzwonię do kuzyna, on ma drugi kluczyk. A weź no tam kuzyna, się spytaj od razu jak to... Kuzyn, tam... chodź tu na warsztat, furę sprzedaję, podaj mi tę umowę. Robin. No. Dobra. Dobra, dzięki bardzo. Ej, ale... Co tam? To jest na pewno już moje? Bo jakby mi kasiorki nie pobrało, nie? Właśnie. No, a mi kurwa nie dało. Ty, to weźmy jeszcze raz, to może było. Gdzie ten jeży? Pojechał coś tam załatwić, powiedział, żeby się odzywać do niego. Ten pojazd nie jest... Oho. Kurwa, mordo! Sprzedałem, wpisałem cenę, czekaj, z kuzynem gadam. Wpisałem cenę i nie dostałem hajsu, a... No i co? Może w banku masz? Nie mam. Niemożliwe, jaką cenę wpisałeś? 700 tysięcy. Ty jesteś? Bez kurwa spacji się pisze umowę? No raczej tak, czekaj. Gdzie ty jesteś? Na warsztacie. Na warsztacie. Tu. Dobra, by tak można było ton niżej, fajnie. Kurwa mordo, to nie powinno być, wiesz, przecinka w tej umowie. No, umowa zjebana? No mordo, za $700 ci ojebałem to. Rozumiesz? Halo. No sprzedałem mu to za $700, kurwa. Idę chyba się tylko przespać, może pomoże. Słuchaj, no to podjedź do banku. Powinno, wiesz?
jak ci po prostu te pieniądze przeleję. No i dobra, dobra, jadę z nim do banku. To czekaj, ja naprawię to auto, co? Jak już jesteś. To jak wrócimy, kurwa, bo to nie ma czasu. Kurwa, ja nic nie widzę. Ja też. A widzisz, ja też pierwszy raz auto w ogóle takie załatwię, takie sprawy. Chłop, jakby chyba najebani tą umowę pisali. Dobrze, że można to poprawić, kurwa, bo nikt by nie uwierzył ci, jakbyś miał, że takie auto za tyle kupiłeś, zaraz by cię ścigali. Machloja jakaś. Zabraliby ci, kurwa, mówię ci. Bo ty musisz VAT zapłacić, nie? Przerejestrujesz sobie? Tak, ja jeszcze pieniążki ci chciałem. To ja czekam tu. Chcesz numer konta? I poszło, nie? Dzięki bardzo. Skąd wiedziałeś, jaki numer konta? No, a no na umowie pisało. Zajebiście, kurwa. Trzymaj lejce. Prowadź sobie, daję ci. Kluczyk ci w środku zostawiam. Zostawiam, bo tu masz keyless. Keyless tu jest. Na mechanika, nie? Tak. Kurwa, problem z oczami. A czemu pani już nie będzie? Uwaga, uwaga! Ja nie mam z kim gadać, więc... Co mam powiedzieć? Z nami pani rozmawia. Z nami pani no te, to teraz tak, panowie, co wy pojedziecie sobie, nie wiem, w kręgle grać, a to co? Pani może z nami jechać. Pani... Chłopca leje gościa. Co ma jedno do drugiego? W sensie, że za dużo wariatów by. Ten powiedziałbym, że giga do cipy. Słucham? To ten w szwetrze tak biega. Szwetrze? Ja? No szweter. Ja, to ja znam. Szweter miał na sobie. O, rozdzielane było. Jest i auto. Chodź. Historii tego swetra i tak nie wujaszek za dymeczka nas rozdzielał. To jest cały Jaga? Ile to jedzie? 280. Otwieraj, jedziemy w chuj. Trzymaj, przejdź. Zaraz chwilę wrócę. Wsiadaj. Jedźcie. To wsiądź. Wolę z właścicielem jechać. Jedźcie. Ale Bentiaga pierdolona. Pęci to ładne jest trochę. Daj posłuchać, jak chodzi. Niestety jak siarka. Ciężko to chodzi, nie? Ciężko? No, skręty. Powiem ci, ja tym nie jeździłem nigdy. Ale z wyglądu nie jest złe. Pohamuj sobie trochę. Już zarysowałem. Się wyklepię. Dobra, gdzie to było? Gdzie on był? Jeszcze zaczę. Co bierzesz to? Ja tym nie ucieknę od psów. Ucieknę tym od policji? Dobra, chuj, zezłomujmy to. Zobacz, jaki V-Max może iść. Jedziemy na złom. Złom gang. Złomujemy? No. Nie, no nie będziemy złomować. Chuj mu w dupę. Kurwa, no muszę to przycisnąć trochę, zobaczyć. No to jedź na autostradę. No. No co się wiesz, no nie musisz tego brać jak nie chcesz. Muszę poszukać czegoś innego. Ile on kurwa za to dał? To kosztuje 2,5 w stalonie. I chcę za to 1 chyba 8 albo 9. Auto skasował. No i też w moich oczach tak było. O kurwa, moja głowa. Żyjecie? Żyjemy. No najważniejsze, żeby było czterodrzwiowe, nie? No co się wiesz, no jak ci się podoba, jak ci fajnie jeździ, no to bierze. A to jest Fortune? To jest Fortune, no. Ja myślę, Stachu, że powinieneś
pozbierać więcej i mieć samochód, który albo będziesz tego, skręcać, kurde. Albo cofniemy i on jeszcze S-klasę pokaże. A ma S-klasę? Chyba, nie wiem czy to jest na niego, zobaczymy. Ty masz S-klasę czy nie? Mhm. A masz, ją pokazać? Nie mam S-klasy teraz. A gdzie jest? Na kolegę. A gdzie są wszyscy? Poszli gadać z tamtą psycholożką. A gdzie ona jest? Ła. Miecie z klasę mam teraz, ale nie tam. Co, tam co poszli chodzi? za winkiel. Masz coś jeszcze czy nie? Aktualnie. Aktualnie mam jeszcze. W sensie teraz nie mam, ale mogę mieć zaraz. Co możesz mieć? Benatusa, G klasę. Chodzi o coś do... G klasę jaką? 805. A ile kosztuje? 2,7. Co ty mówisz, że co? Do 2 milionów coś? Kurwa, jadę robić napad, zaraz nazbieram na te auta wszystkie i chuj. Do 2 milionów.